List do Tytusa, rozdział drugi: Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Niewolnicy niech będą poddani swoim Panom we wszystkim. Niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz nich okazują zawsze doskonałą wierność, a żeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela Boga. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa który wydał samego siebie za nas aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków to mów do tego zachęcaj i karć z całą powagą niechajcie nikt nie lekceważy